Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marta Mordarska, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią. A zacznijmy od uchwały antysmogowej, bo to bardzo taki gorący temat ostatnio. Radni Sejmiku najprawdopodobniej jeszcze we wrześniu podejmą uchwałę dotyczącą właśnie tej zasad uchwały antysmogowej w terminu, kiedy ewentualnie miałaby ona wejść w życie. Według pierwotnych zamierzeń to jest rok 2023, czyli do końca tego roku wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego powinni wymienić pozaklasowe źródła ogrzewania, czyli tak zwane kopciuchy, ale tu już pojawiają się głosy sprzeciwu samorządowców. Jakie jest zdanie radnych Sejmiku Klubu PiS w tej sprawie? Ja myślę, że na temat sformułowania stanowiska to trzeba jeszcze trochę poczekać, bo to wszystko jeszcze przed nami w ciągu najbliższych tygodni. Ale też chcę powiedzieć o tym Pani wspomniała przed chwilą, mianowicie o tych głosach płynących z samorządu, które też nie są głosami z ostatniego tygodnia, ale to jest tak naprawdę głos z ostatniego roku, już sprzed wielu miesięcy, kiedy na różnych forach, czy to forach samorządowych, czy też innych spotkaniach, takie stanowiska, czy takie opinie były już formułowane i przekazywane. One oczywiście wynikały ze zbierania tych wszystkich informacji zwrotnych od mieszkańców, którzy też sygnalizowali swoje czasem obawy, a czasem dzielili się też wiedzą na temat stopnia zaawansowania, pozyskania, tak, zmiany właśnie tych wspomnianych kopciuchów, czy też podjęcia innych działań. Ale też ten ostatni rok pokazał nam zupełnie inne ważne wydarzenia, takie jak wojna na Ukrainie i też to wszystko, co wiąże się z różnymi ograniczeniami energetycznymi. I na pewno tak naprawdę nikt z nas dzisiaj nie umie powiedzieć, jaka zima jest przed nami. Ja wielokrotnie miałam okazję rozmawiać z mieszkańcami gmin Sądecczyzny. Bardzo często słychać w głosie bardzo duży niepokój, co będzie w zimie, jak sobie poradzę, czy na pewno będę miała czym ogrzewać. I tutaj też ludzie mają bardzo wiele pytań z tym związanych. Tutaj też, bo powinni wybrać to źródło ciepła, tym bardziej, w tym momencie jest to bardzo niepewne. Tak, oni też je wybierają i z jednej strony oczywiście zależy nam na tym, mi osobiście też od wielu lat na tym zależy, żeby Sądecczyzna była miejscem czystego powietrza z różnych względów. Sama osobiście w tej sprawie dużo robię. Też dużo w sensie prywatnym, bo ogrzewam dom już od wielu lat gazem. Ale rzeczywiście w tle tych wszystkich informacji, ale przede wszystkim tych zmian finansowych, różnych podwyżek, tego wszystkiego, co się dzieje na rynku cen różnych energii, to trudno nie zrozumieć tak naprawdę obaw starszych osób mieszkających samotnie tutaj na wsiach podsądeckich, którzy miesięcznie żyją za 1200-1400 zł i dla nich tak naprawdę i z jakichś powodów jeszcze nie zdążyli, tak, wymienić pieców i dla nich tak naprawdę najważniejsze pytanie jest, jak zmierzyć się z tą zimą, jak zmierzyć się z tymi wszystkimi wyzwaniami, które w tej chwili przyniósł obecny czas. I nie możemy być obojętni też na głos mieszkańców Małopolski, na te wszystkie informacje, które do nas wpływają. Stąd też szeroko zakrojone konsultacje. One już chyba się kończą, tak? Tak, one już tak naprawdę się skończyły, a w tej chwili trwa weryfikacja taka formalna tych wszystkich wniosków, opinii, po to, żebyśmy mogli się z nimi zapoznać, po to, żeby każdy radny mógł je uważnie przeczytać i na tej podstawie wyrobić sobie własną opinię i własne zdanie, które pewnie będzie przekute w stanowiska i które w konsekwencji będą przekładać się na zmianę dotychczasowej uchwały. Jeżeli faktycznie będzie taka propozycja, aby to wejście w życie tej uchwały przesunąć w czasie, to mówimy o roku, o dwóch latach. Bardzo wyraźnie na konsultacjach w Starym Sączu, których byłam współinicjatorem tego spotkania, ten głos ze strony samorządu wybrzmiał, że pewnie dwa lata byłyby bardziej optymalne niż jeden rok. To też było uzasadniane bardzo wieloma czynnikami, więc również na pewno ten głos będzie bardzo poważnie wzięty pod uwagę. Ale pojawiały się także głosy, że w momencie, kiedy ta uchwała
jej wejście w życie zostanie przesunięte, to tak naprawdę pozwalamy na palenie śmieci, bo są takie województwa, gdzie ta uchwała po prostu, podobna uchwała wejdzie w życie, gdzie te kopciuchy zostaną zlikwidowane. Znaczy ja się nie zgadzam z tą opinią, dlatego że my nie mówimy o paleniu śmieciami i tym, co jest niedozwolone, bo tutaj jasne regulacje prawne są w tym zakresie. Natomiast no też musimy popatrzeć na to, uwzględniając właśnie głosy mieszkańców Małopolski. Też wiemy, że nawet w innych województwach, gdzie ta uchwała będzie dalej obowiązywać, czy obowiązuje, to też odstępuje się od kar i też czyni się różne działania, które są działaniami w zawieszeniu, czy też działaniami odroczonymi w czasie. Więc tak naprawdę pewnie każdy samorząd i każdy samorząd regionalny i każdy samorząd szuka jakichś rozwiązań optymalnych tak naprawdę, które z jednej strony będą sprawiały, że nie będziemy żyć w gorszym powietrzu, a z drugiej strony będą wspierały swoich mieszkańców. Wrzesień to jest ten miesiąc, kiedy ta decyzja może zapaść? Wszystko na to wskazuje, że już we wrześniu projekt tej uchwały trafi pod obrady sejmiku. Rok 2022 został ogłoszony przez Sejmik Województwa Małopolskiego Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej. Rok, no możemy powiedzieć, że dobiega już końca. Co udało się zrobić właśnie w ramach obchodów? No ja myślę, że bardzo dużo za nami jest działań, takich działań integrujących w ogóle politykę senioralną, bo jesteśmy już na finale przyjęcia programu Srebrna Gospodarka, która wyznacza kierunki działań polityki senioralnej i konkursów w związku z tym dla różnych instytucji i dla samorządów, i też dla organizacji pozarządowych i dla instytucji, dla podmiotów prywatnych, różnych działań, które będą przez te najbliższe lata w nowym okresie programowania seniorom dedykowane. Przygotowaliśmy nowe założenia pod kolejny budżet konkursów takich prozdrowotnych dla środowisk senioralnych. W przyszłym tygodniu odbędzie się już pierwsze spotkanie nowo powołanej na najbliższe kilka lat Małopolskiej Rady Polityki Senioralnej, która też będzie opiniować i wyznaczać kierunki działań i też, myślę, profilować różne działania prosenioralne i senioralne i też zarządowi województwa i samorządowi podpowiadać te kierunki działań, uwzględniając ogromne doświadczenie osób, które w tej Radzie będą zasiadać. Przed nami bardzo miły akcent, bo październik to miesiąc w szczególny sposób dedykowany seniorom, więc przez Małopolskę też przetoczą się przepiękne koncerty realizowane przez Filharmonię Krakowską, również tutaj w Nowym Sączu, gdzie seniorzy i osoby na co dzień pracujące ze środowiskami senioralnymi, myślę tutaj o radach seniorów, będą naszymi gośćmi. Na pewno przed nami też jeszcze takie działania związane, no można by powiedzieć coroczne, trochę pandemia gdzieś tam na moment je przesunęła w czasie, ale wybór seniora, seniorki roku, więc już zachęcam do tego, żeby szukać. A myślę, że a kto może zostać seniorem, seniorką jest roku? Tutaj zagłębiem tak naprawdę osobowości niezwykłych, osób, które tak naprawdę dzielą się swoją pasją, dzielą się swoją radością życia, zarażają tą radością w sensie pozytywnym młodych ludzi, swoje koleżanki, swoich kolegów, swoje najbliższe otoczenie i proponują też, czy też inicjują różne działania w swoim środowisku. One czasem mają charakter artystyczny, czasem edukacyjny, czasem turystyczny, być może jeszcze jakiś kolekcjonerski, a może jest związany z jakąś taką określoną dziedziną, czy to sztuki, czy też sportu, ale chodzi też o to, żeby to były osoby, które mają istotny wpływ na swoje otoczenie, na swoje środowisko, bo proponują działania ponadstandardowe, takie nietuzinkowe, a jednocześnie takie, które pomagają w zdrowiu i w takiej radości prowadzić życie na emeryturze. Patrząc na te poprzednie edycje, bo w tym roku już po raz 16 ten konkurs się odbywa, są takie osoby w Małopolsce? Dużo jest właśnie takich seniorów, z których można brać przykład, których
którzy są bardzo aktywni tak, w życiu społecznym. Tak, z całą pewnością i tych aplikacji, które wpływają do nas, jest sporo, więc zawsze ta ocena i wyłonienie tego jednego kandydata nie jest rzeczą prostą, ale też cieszę się bardzo, że też poprzedniego laureata właśnie mieliśmy stąd, z Sądecczyzny. I bez wątpienia jest to postać pana Benedykta Poręby zasługująca właśnie na szeroką promocję, bo zresztą pokazał to już po nominacji, jadąc w wieku, już nie wypominając tak dokładnie, ale po 80 do Meksyku i tam promować naszą piękną lachowską kulturę. Ale też ciągle pracować z młodymi ludźmi, uczyć i przekazywać im to wszystko, co jest związane właśnie z kulturą Lachów Sądeckich. No to jest na pewno niezwykłe, ale to też jest jeden właśnie z takich już przykładów, ale tych przykładów jest niezliczona ilość, bo to są często byli samorządowcy, to są osoby, które zajmowały się działalnością społeczną, które często zajmowały się działalnością urzędniczą, więc ten ich kapitał, te ich możliwości, umiejętności organizacyjne również są na pewno doskonałym dowodem na to, że warto takie osoby wyłaniać, dostrzegać, no i nagradzać. A jeżeli już mówimy o tej polityce prosenioralnej, polityce senioralnej realizowanej przez województwo, jakie są takie główne kierunki, które będą się rozwijać właśnie w odniesieniu do seniorów? Tych kierunków jest tak naprawdę kilka, bo one z jednej strony będą się koncentrować na tych seniorach, którzy wymagają szczególnego wsparcia i opieki, nie tyle z racji wieku, co z racji różnych dysfunkcji zdrowotnych, powiedzmy sobie. Więc to wszystko to jest związane z sektorem ochrony zdrowia, szeroko rozumianą rehabilitacją, profilaktyką, taką profilaktyką medyczną, ale też jeszcze tutaj nasze jednostki ochrony zdrowia wychodzą też ciągle z nowymi inicjatywami, z nowymi pomysłami na różne programy o charakterze prozdrowotnym. Wszystkie podmioty lecznicze, które jakby też koncentrują swoje wysiłki na tym, żeby no wzmacniać od strony takiej szeroko zintegrowanej geriatrii te wszystkie działania. Więc z jednej strony to, co jest nakierowane na ochronę zdrowia po to, żeby jak najszybciej tego seniora przywrócić do względnego zdrowia i pomóc mu funkcjonować w środowisku. A jeżeli już jest ta możliwość, no to właśnie ta pomoc będzie się kierować i na tego seniora w turystyce. I to jest też taka turystyka zróżnicowana, zdywersyfikowana w zależności od możliwości. Czyli to na pewno są różne aktywności sportowe, typu, nie wiem, chodzenie z kijkami. Coś, co pomaga zostać w dobrym zdrowiu, a coś, co wzmocni też jakoś tam organizm. Ale to też będą różne wyjazdy, bliższe, dalsze. Oczywiście jesteśmy zainteresowani tym, żeby ciągle poznawać naszą Małopolskę, bo mamy to szczęście mieszkać w tak pięknym regionie, tak blisko wód mineralnych, tak blisko uzdrowisk, że każdy taki wyjazd można łączyć i rekreacyjnie, i prozdrowotnie, i na to będzie nakierowany bardzo dużo programów. Konkursy takie jak Mecenat Małopolski pokazują ogromną aktywność i całe szczęście, że tak jest, chociaż to jest bardzo trudne, jak jest się w komisji, to już mówię z takiego doświadczenia z drugiej strony, który wniosek wybrać, a który, na który już nie wystarcza środków na realizację, bo tych wniosków jest, to są alokacje już pięciokrotnie przekroczone, bo wpływają alokacje na 7 milionów, a mamy do podziału 1,5 i to są naprawdę wielkie dylematy, ale to pokazuje też tą wielką aktywność seniorów w obszarze kultury. Więc na pewno tutaj te działania zostaną rozszerzone po to, żeby właśnie seniorzy mogli czasem doskonalić swoje umiejętności, czy to przy współpracy z, na przykład z bibliotekami, ale też takie autorskie programy, czy to są czasem programy związane z poezją, to są czasem programy związane z muzyką. Jakby widzimy, że te też różne propozycje, które sami w tym roku realizowaliśmy jako pilotaż, spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem, jak choćby co dopiero kilka miesięcy temu projekt pana Michała Stanieckiego, który przybliżał seniorom operę. I też mieliśmy okazję zobaczyć, jak
w sposób niezwykle głęboki i autentyczny seniorzy identyfikują się właśnie z takim obszarem działań muzycznych czy artystycznych. Więc tak naprawdę tych działań to są też takie, to też będą takie konkursy i takie zadania nakierowane na to zdrowie w sensie produktów. Też bardzo ważny element, co jeść, jak jeść, jakie diety, w jakim kierunku iść, no to na pewno jest też przy ścisłej współpracy już jakby z obszarem pewnie medycyny, ale tak naprawdę też będziemy się starali tutaj wykorzystać ten potencjał Małopolski, który gdzieś pozostaje od innych stron, ale też będziemy się starali i cały czas to już robimy, ale myślę, że ten program Srebrnej Gospodarki jeszcze bardziej nam to wybije i podkreśli. Będziemy się starali łączyć jakby te różne elementy. Bardzo ważne też dla nas jest bezpieczeństwo seniorów i tutaj współpraca z policją, bo pomimo niezliczonej ilości różnych akcji edukacyjnych, różnych kampanii edukacyjnych, wspólnych działań z policją, ciągle spotykamy się z sytuacjami, chyba w każdym tygodniu, oszustw, których ofiarą padają seniorzy. Więc bardzo ważne jest to, żeby mieć to na uwadze i żeby to też stanowiło element naszej dalszej pracy i współpracy, która będzie miała na celu ochronę też pieniędzy seniorów, po to, żeby w tych szczególnie trudnych czasach nie padali ofiarą różnych wyłudzeń. Społeczeństwo pewnie. Społeczeństwo europejskie, można powiedzieć, się starzeje. Seniorzy są bardzo ważną i pewnie coraz większą tą częścią, jeżeli mówimy o społeczeństwach poszczególnych krajów. To są także chyba ten kierunek, który także zauważa Unia Europejska i będą też specjalne pieniądze właśnie skierowane na inwestycje związane z tą grupą wiekową. To są fundusze na lata 2021-2027. Czy już jakieś konkrety tutaj, coś możemy powiedzieć konkretnie, jakie to będą fundusze, czy jeszcze za wcześnie? To jest jeszcze trochę za wcześnie, chociaż prace nad tymi wszystkimi zadaniami są już na bardzo wysokim stopniu zaawansowania. W tej chwili zarząd pozostaje w ścisłej współpracy z Komisją Europejską. Przesyłane są jeszcze różne uzupełnienia, czy też trwają tutaj doprecyzowania poszczególnych zapisów. No i ja mam taką nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie już do podpisania naszej umowy, a co za tym idzie, możliwości uruchomienia najszybciej, jak to będzie możliwe, zawołań konkursowych, które pomogą wystartować również tym działaniom w obszarze senioralnym, ale tak naprawdę wszystkim innym pozostałym również. Jeszcze na zakończenie mam takie pytanie, ponieważ tak jak jeszcze kilkanaście miesięcy temu mówiliśmy o tych bardzo aktywnych organizacjach, które skupiają właśnie seniorów, czy COVID, pandemia jakoś odbiły się na jakości, na pracy, na ilości tych stowarzyszeń? Czy obserwujemy takie zahamowanie, czy wprost przeciwnie, te organizacje z powrotem aktywnie włączają się w życie społeczne? Na szczęście obserwujemy dokładnie odwrotny trend. Myślę, że ten rok jest po prostu wysypem nowych inicjatyw, nie tyle organizacji, bo te organizacje jakby na nowo pojawiły się w różnych obszarach aktywności, ale ilość inicjatyw jest naprawdę bardzo imponująca. To oczywiście czasem jest nawet dla nas jakąś trudnością, żeby być na wszystkich wydarzeniach, na których chcielibyśmy być, czy zareagować na zaproszenia. Ale ta ilość inicjatyw pokazuje też bardzo dużą aktywność Małopolan. I bardzo dobrze, bo to jest ten taki nasz wyróżnik, myślę, w skali nawet ogólnopolskiej, ten czynnik pozarządowy, który znakomicie się rozwija i funkcjonuje. Oczywiście przybywają też nowe podmioty. Sama zresztą też bywając czasem czy w samorządach lokalnych namawiam różne niesformalizowane stowarzyszenia do tego, żeby spróbowały pomyśleć o innej formie, bo to im ułatwi dostęp do środków. Pamiętajmy, że te środki też pojawiają się z poziomu rządowego i będą się pojawiać z poziomu rządowego w dalszym ciągu. Pojawiają się z poziomu samorządowego, pojawiają się wreszcie z poziomu samorządowego regionalnego, ale też z poziomu samorządów lokalnych. Więc tak naprawdę tych źródeł finansowania jest całkiem sporo, no i warto być do tego przygotowanym po to, żeby później móc ten los na loterii realizować. Dziękuję bardzo Państwu, dziękujemy za uwagę, a moim i Państwa gościem była dzisiaj Marta Mordarska, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dziękuję.